Przygotowania do Misteriów Męki Pańskiej rozpoczynają się już praktycznie niedługo po zakończeniu poprzednich. Kiedy skończą się misteria, spotykamy się razem z braćmi i ze wszystkimi, którzy biorą udział w organizacji. Omawiamy całość misteriów, wszystkie plusy, minusy, wszystko to, co się nam udało, to, co być może możemy poprawić jeszcze. Oraz dzielimy się naszymi przeżyciami, także świadectwami ludzi, które usłyszeliśmy w czasie całych misteriów, w czasie też przygotowań. Praktycznie rzecz biorąc, cały rok nasze myśli kręcą się wokół misteriów. W misteria zaangażowanych bezpośrednio jest ponad 100 osób. Jest to wielkie wydarzenie i dla nas bardzo ważne. Próby rozpoczynamy w styczniu, kiedy kończymy już misteria bożonarodzeniowe, czyli jasełka. Ostatni spektakl jest praktycznie też już rozpoczęciem prób do misteriów. Tego dnia spotykamy się, jest to spotkanie organizacyjne, omawiamy wszystkie pomysły na ten rok, mówimy o tym, co przygotowaliśmy jako nowości. Każdego roku staramy się wprowadzić coś nowego. Szukamy tych miejsc, które możemy jeszcze udoskonalić, aby te misteria stawały się faktycznie spotkaniem z miłosiernym Bogiem. Tutaj słowo misterium jest bardzo dobrze odzwierciedlające charakter całego wydarzenia. Bardzo mocno angażujemy aktorów, organizacje, reżyserię, charakteryzację, dekoratornie, mnóstwo ludzi, żeby całość zewnętrznie wyglądała jak najbardziej realistycznie. Natomiast najważniejsze jest przesłanie, najważniejsze są słowa, które wypowiada Jezus, najważniejsze jest to, co próbujemy w ten sposób przedstawić. Całość naszego depozytu wiary. W misteria Męki Pańskiej zaangażowani są oprócz zakonników także osoby świeckie. Z Kalwarii, z okolic, z Krakowa, z Żywca. W organizację bezpośrednio jako reżyser zaangażowana jest pani Agnieszka Mandat, która od wielu lat, poznając naszych aktorów, a także scenariusz wydarzenia, próbuje podnosić poziom naszej gry na jak najwyższy pułap. Staramy się dopracować dzięki jej doświadczeniu, dzięki jej umiejętnościom każdy szczegół, żeby każdy aktor mógł poznać swoją postać, mógł się w nią wcielić rzeczywiście, spróbować myśleć tak jak on. W tym też celu staramy się studiować Słowo Boże i okoliczności Męki Pańskiej. Dla mnie osobiście misteria kalwaryjskie są bardzo ważnym wydarzeniem w ciągu roku. Sam pochodzę z Kalwarii Zebrzydowskiej i od młodości uczęszczałem na te wydarzenia. Na początku jako pielgrzym, potem jako ktoś, kto był po prostu zainteresowany tą stroną teatralną bardzo mocno. A kiedy Pan powołał mnie do zakonu, dostałem tę możliwość, żeby wziąć udział jako organizator i poznać jeszcze bardziej wielkość tego wydarzenia i jeszcze bardziej mnie ono urzekło. Kiedy mogę zobaczyć od środka zaangażowanie osób, które tworzą to dzieło, kiedy doświadczam namacalnie ja oraz moi bracia i osoby zaangażowane tego, jak Pan Bóg działa poprzez to wszystko, co tutaj robimy, to po prostu moje serce cały czas goreje z miłości do tego, co tutaj się dzieje. Jest to bardzo intensywny czas. Zdecydowanie przygotowania mocno angażują braci, mnie również. Dlatego ten czas też staram się ofiarować Panu Bogu jako moje wyrzeczenie, jako też mój post. To są moje chyba 18 misteria. W związku z tym osiągnęłam pełnoletność. Kiedyś, przed 18 laty poprosili mnie klerycy, żebym przejęła pomoc w misteriach po Andrzeju Buszewiczu świętej pamięci, który tutaj dzielnie pomagał, wspaniały aktor, ale już tracił siły, a to jest jednak wymagająca praca, bo oprócz tego, że się pracuje nad scenami, to jest również potem praca w plenerze. Nieraz się cały dzień stoi w błocie i zimnie, jak było w zeszłym roku. W związku z tym już trzeba mieć jakąś tam siłę. Na razie ją jeszcze mam. No i jakie doświadczenia? Myślę, że tak z roku na rok klerycy i późniejsi już ojcowie sobie przekazują poziom prób, bo oni coraz lepiej grają, mimo że jedni znikają, drudzy przychodzą. Znikają ci, którzy zostają wyświęceni na ojców i potem już są ojcami. Jest taka na przykład wzruszająca scena, że obecny definitor generalny, ojciec Konrad Cholewa, stał przerażony i mówił monolog pielgrzyma i pytał się, czy dobrze, czy nie cicho, czy nie głośno. No a teraz jest ważną osobą gdzieś w Rzymie. No i tak ci właśnie ludzie się przewijają. Jeden jest, potem jedzie gdzieś na misję, potem powraca i jak gdyby poznaje wielką
ilość ojców Bernardynów. I to jest bardzo miłe. Natomiast przychodzą też nowi ludzie. I to jest też niezwykłe, że przychodzą ludzie z różnych środowisk i z różnymi zawodami, które są dla mnie niekiedy zaskakujące, bo wydawałoby się, że religijne sprawy nie interesują już ludzi, którzy powiedzmy sobie stoją na dwóch nogach finansowo. A tymczasem tutaj naliczyłam obecnie 5 poważnych przedsiębiorców, którzy mają duże firmy i znajdują czas na to, żeby przyjść. I co jest też niezwykłego, że jak jest przerwa na obiad, bo tę mamy, to właściwie zauważyłam, że się mówi tylko o Panu Bogu. I to jest wspaniałe, no bo rzadko się w świecie słyszy rozmowę o Panu Bogu. Także dla mnie to jest też spotkanie z ludźmi, którzy są głęboko wierzący, którzy wiedzą, po co to robią i którzy chcą to zrobić jak najlepiej i starają się niezwykle. I naprawdę to, że chcą, powoduje, że ten poziom jest coraz wyższy, moim zdaniem, artystyczny poziom tego, jak przedstawiają te sceny. Oczywiście to przedstawianie scen nie jest teatrem, czystym teatrem, tylko chodzi o to, żeby umożliwić ludziom zrozumienie tego, co się działo te 2000 lat temu i oni z głębokim zaangażowaniem chcą to przekazać. Także oni nie grają, oni wchodzą w te misteria naprawdę. No i z tego się niezwykle cieszę, że mogę jakkolwiek pomóc. Nie tylko nie widziałam misteriów, ale długo mnie nie mogli namówić, żebym poszła na misteria. Bo jak to od 6 rano do 1 po południu chodzić w jakimś błocie i tak dalej, i tak dalej. No ale też miałam, powiedzmy sobie, młodsze dzieci i jakieś tam obowiązki rodzinne. No ale potem pomyślałam sobie, że dobra, skoro mi się skończyły te obowiązki, to trzeba spróbować. Jak poszłam na te pierwsze misteria, to było chyba ze 4-5 lat temu albo 6. Czas szybko leci, no to już właściwie nie bardzo sobie wyobrażam, żeby na nich nie być, bo to jest coś niezwykłego, bo to jest właściwie taka medytacja, kontemplacja. Idzie ten tłum, słucha Pana Jezusa, słucha słowa, a przez słowo budzi się wiara i ci ludzie naprawdę byli ściśnięci jak śledzie w beczce. W Wielki Piątek przed pandemią było 100 tysięcy ludzi. Dzieci na ramionach, starsi, z laskami, bez lasek, młodzi i mężczyzn bardzo dużo, bo się mówi, że Kościół się strał babski. No i kobiet oczywiście. I oni szli z tak wielkim zaangażowaniem, że człowiekowi serce rosło, że jesteśmy razem, wspólnotą, Kościołem. I to mi się wydaje najcenniejszym doświadczeniem. Misteria Graham Jonathana jest to prawa ręka, można rzec, Kajfasza. Ten człowiek właśnie ma jakby podwójną osobowość. On właśnie ostatecznie wpływa na Judasza, by zdradził Jezusa, dobija z nim transakcji. Osoba bardzo dwulicowa, zrobi wiele, żeby osiągnąć cel. Tą postać gram drugi raz. Rzeczywiście każdego roku jest inaczej. Człowiek bardziej się w tą rolę wgłębia. Odkrywa się inne pokłady. To przede wszystkim też dzięki pani Agnieszce, która jest wybitną osobą, jeśli chodzi o kwestie teatralne. I nawet za motora potrafi dużo wyciągnąć. Wcześniej człowiek się nie skupiał nad tym, co się naprawdę działo z Chrystusem, jak on faktycznie cierpiał. Wszystko się sprowadziło tylko do myśli, że przybili do krzyża, umarł i tyle. Nie miał człowiek świadomości, jak to była bolesna męka, jaka była wartość tego cierpienia. Przypadł mi zaszczyt zagrać rolę Samuela, jednego z faryzeuszy. Gram tą rolę, będąc w seminarium, już po raz drugi. Jednak wcześniej już miałem okazję zagrać, nie będąc jeszcze w zakonie, jeszcze studiując, będąc tutaj ministrantem, też tę postać. Jakie trudności są z tą postacią? Jest to postać, przynajmniej dla mnie, bardzo trudna do odegrania, ponieważ jest to osoba, która całkowicie nie pasuje do tego towarzystwa, które tam jest, do tego grona, w cudzysłowie, rozkrzyczanych i sprzeciwiających się Panu Jezusowi osób. Ja muszę być taką osobą, która całkowicie nie wchodzi w tę atmosferę. Jest to bardzo trudne, ponieważ całkowicie inaczej trzeba zagrać tę postać. Trzeba być bardzo niezdecydowanym. Jest to osoba, która broni prawa, nie zgadza się z tym wszystkim, co ten cały Sanhedryn krzyczy, nie idzie ani w jedną, ani w drugą stronę, nie wie, co ma o tym wszystkim sądzić.
Jest to dla mnie bardzo duża okazja w taki dobry, ładny sposób patrzeć w to, że często, gdy idziemy za Panem Jezusem, pojawia się bardzo dużo takich problemów, przeciwności, trudności, niezrozumienia ze strony innych. I ta właśnie postać Samuela, którą gram, pokazuje mi, że mimo to, że jest bardzo trudno, mimo to, że świat krzyczy, że idzie się w inną stronę niż powinno się iść, to Ty, będąc wytrwałym na tej drodze, idziesz za tym, który Cię prowadzi i za tym, który jest, który był i który będzie zawsze. Od kilku lat odgrywam rolę płaczącej niewiasty. Płaczącą niewiastą zostałam jako kilkunastoletnia dziewczyna. Potem, kiedy urodziły się dzieci, zaprzestałam odgrywania tej roli i kilka lat temu wróciłam. Próby głównie polegają na modulacji śpiewu, że tak powiem, samogłosek. Pani reżyser wskazówki nam daje, spotykamy się kilka razy w trakcie przygotowań do misteriów. Spotykamy się również w plenerze, żeby poczuć miejsce, że tak powiem, aby się przygotować lepiej do zagrania tej roli. Rola płaczącej niewiasty, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wcale nie jest rolą prostą, ponieważ używamy tylko gestów i tak naprawdę zawodzimy, nie możemy używać słów, którymi mogłybyśmy wyrazić uczucia, które w tym momencie nami targają. W tegorocznych misteriach odgrywam dwie role. Są to postacie pozytywne. Odgrywam rolę Józefa, kapłana, który uczestniczy w powitaniu Jezusa w Jerozolimie oraz w Wielką Środę, gdzie razem z Nikodemem sprzeciwiamy się woli większości, buntujemy się i finalnie odchodzimy. Natomiast w Wielki Piątek gram postać Szymona z Cyreny, pomaga nieść krzyż Jezusowi, na początku może nie z własnej woli, ale finalnie przekonany Jego wizerunkiem, Jego dostojeństwem, pomaga ten krzyż wnieść. Przygotowania w formie prób indywidualnych, grupowych. Uczymy się tekstów, staramy się je dzięki naszej pani reżyser, pani Agnieszce, odpowiednio interpretować, odpowiednio dogrywać jakiś układ, jakieś, prawda, gesty, żeby wyszło to jak najbardziej naturalnie, żeby mogło pielgrzymom jak najbardziej unaocznić to wielkie wydarzenie. Mój udział w misterium w obu rolach, jako kapłan Józef oraz jako Szymon z Cyreny, jest to dla mnie wielkie przeżycie, wielkie wydarzenie pod kątem spotkania bezpośredniego z postacią Chrystusa na drodze krzyżowej, widząc Go z bliska, Jego trud, cierpienie, umęczenie, budzi we mnie ogromne emocje, ogromną falę współczucia i chęci pomocy, co przekłada się też na codzienne życie, gdzie staram się pamiętać, co się wydarzyło i jak powinniśmy w życiu, jakimi zasadami się kierować.